18 maja wspominamy świętego Stanisława Papczyńskiego, prezbitera. Stanisław Papczyński urodził się 18 maja 1631 roku w Podegrodziu. Był synem Tomasza Papki, Kowala i Zofii. Na chrzcie otrzymał imię Jan, które później zmienił. Już jako dziecko bawił się inaczej niż inne dzieci. Sporządzał małe ołtarzyki, organizował procesje podobne do kościelnych. Od wczesnej młodości wyróżniał się wielkim nabożeństwem do Opatrzności Bożej, Męki Pańskiej, Najświętszego Sakramentu, Najświętszej Marii Panny. Był też gorącym orędownikiem modlitwy za dusze czyśćcowe. Naukę zaczął w szkole parafialnej w rodzinnym Podegrodziu. Kontynuował ją natomiast w Nowym Sączu. Kształcił się też krótko w kolegium jezuickim w Jarosławiu. Potem udał się do kolegium jezuitów we Lwowie, gdzie jednak nie został przyjęty. Przez pewien czas był korepetytorem, ale zapadł na ciężką chorobę i cudownie uleczony w roku 1649 wrócił do Podegrodzia. Dalszą naukę podjął kolejno w kolegium Pijarów w Podolińcu i w kolegium jezuitów we Lwowie. Musiał to miasto opuścić z powodu wojny. Trafił także do kolegium jezuitów w Rawie Mazowieckiej. Po ukończeniu nauki zdecydował się wstąpić do zakonu Pijarów z powodu maryjnego charakteru tego zgromadzenia. W roku 1656 złożył śluby zakonne, a 12 marca 1661 roku przyjął w Brzozowie koło Rzeszowa święcenia kapłańskie z rąk biskupa przemyskiego Stanisława Tarnowskiego. Pracował jako kaznodzieja, moderator Bractwa Matki Bożej Łaskawej, prefekt w kolegium, dwukrotnie był czasowym zastępcą rektora w domu zakonnym we Warszawie. Był też cenionym spowiednikiem. Wiadomo, że spowiadał między innymi nuncjusza papieskiego w Polsce, Antonio Pignatelego, który później został papieżem Innocentym XII. 27 września 1667 roku wyjechał do Rzymu na wezwanie przełożonego generalnego. Rok później został wysłany przez generała do Nikolsburga, a rok później we wrześniu przyjechał do rezydencji PR-ów na Kazimierzu w Krakowie. W styczniu 1670 roku został uwięziony, najpierw w domu zakonnym w Podolińcu, a później w Prewidzy na Słowacji. Po 3 miesiącach został zwolniony i wrócił na Kazimierz. Tam oddał się pod opiekę biskupa. Zrażony panującą wśród PR-ów tendencją do łamania reguły, w roku 1670 poprosił o zwolnienie ze ślubów i przystąpił do zakładania nowego dzieła apostolskiego. 11 grudnia tego roku z rąk wiceprowincjała otrzymał dyspensę papieską i jednocześnie w obecności tych samych osób dokonał aktu oblacji z zamiarem założenia zakonu Marianów od niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Przez 2 lata był kapelanem u Karskich w Luboczy. Tu przyjął biały habit na cześć niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. 30 września 1673 roku za radą ojca Franciszka Wilgi, Kameduły i za zgodą biskupa Stefana Wierzbowskiego ojciec Papczyński przybył do Puszczy Karbiewskiej, zwanej potem Mariańską, gdzie został przełożonym wspólnoty pustelników. Biskup Jacek Święcicki, archidiakon i oficjał warszawski, podczas wizytacji 24 października 1673 roku zatwierdził dekretem pierwszy klasztor zakonu Marianów. Ten moment uważa się za początek historii Zgromadzenia Księży Marianów. Fundacja ta 4 lata później została zaaprobowana przez Sejm Rzeczpospolitej. Aprobatę papieską zakon Marianów otrzymał 21 września 1699 roku po przyjęciu reguły 12 cnót Najświętszej Marii Panny i agregacji do zakonu braci mniejszych. Zakon Marianów stał się zakonem o ślubach uroczystych. 6 czerwca 1701 roku ojciec Stanisław Papczyński złożył w Warszawie uroczyste śluby na ręce nuncjusza apostolskiego. Miesiąc później przyjął profesję zakonną swoich współbraci. Przez ostatnie lata założyciel Marianów stopniowo zapadał na zdrowiu i 17 września 1701 roku umarł w Górze Kalwarii, gdzie także w kościele Wieczerzy Pańskiej został pochowany. Do dziś jego doczesne szczątki doznają czci w tym mariańskim kościele, na Mariankach w Górze Kalwarii. Beatyfikacji ojca Stanisława dokonał 16 września 2007 roku w Licheniu legat papieski kardynał Tarcisio Pertone. Na dzień jego liturgicznego wspomnienia wyznaczono 18 maja, czyli dzień jego ziemskich urodzin. Módlmy się.
Boże, Ty w swojej opatrzności powołałeś świętego Stanisława, prezbitera, do szerzenia czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny i niesienia pomocy zmarłym w czyśćcu. Spraw prosimy, abyśmy za przykładem jego życia i apostolskiej działalności głosili pełnię łaski i świętości Matki Twojego Syna i wypraszając miłosierdzie dla zmarłych, dostąpili udziału w prawdziwej Ojczyźnie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.